witam cieplutko. Słuchajcie. A, Blues 2. Ja grałem siódemki i od razu na wstępie chciałem powiedzieć, więc jak gramy bluesa w E i sięgamy po A, prawda, w bluesie w E jest wam potrzebny akord A, prawda, jako drugi. Więc ja wtedy bardzo lubię grać to A7, wiecie, on robi z tym E i w bluesie w E. Ja nie idę tutaj, bo to jest troszeczkę z innej bajki akord wtedy na piątym progu z poprzeczką. Jeśli jednak gramy bluesa w A, ja proponuję zaczynać od tego akordu i od siódemki, prawda? Następnie użyć te D7 tutaj i te E7, czyli pochodne od C7. I słuchajcie, jak słyszeliście, to jest dość klimatyczne się robi i dużo, dużo smaku dodaje, gdy gramy tu tę siódemkę, więc to jest nasz A-dur, prawda? To jest A-mol, tak? To jest A7. Jeżeli zdejmiemy czwarty palec i jeszcze możemy tę siódemkę wzmocnić tutaj dodając G, czyli próg ósmy struny drugiej. Prawda, nam się G otwiera tu i tu, jest oktawa się robi. I teraz, jeżeli już mamy ten, przepraszam, ten czwarty palec mamy, jak zwróciliście uwagę, ja dużo grałem z tego czwartego palca, więc to jest bardzo, bardzo takie stylowe i podnosi, prawda, stylowość tego akordu. Więc ja grałem dużo. Prawda? Tu A3 mam, ale ten czwarty palec mi robi blues. Potem, cóż, potem bez wielkiego wyboru ja idę do D, nasz drugi akord, więc jeżeli mamy C, C, ja przesuwam C, dostawiam ten czwarty palec na progu piątym strony trzeciej. To jest moje D7. Nie ma jakiegoś, wiecie, wybitnego smaczku do zagrania, więc tak, zaraz prawą pokażę i wracam do tego. Prawda, tu do tego. Następnie ustawiam ten sam shape na progu, ten sam kształt palców na progu piątym. Też nie staram się tu wygrać jakichś finezyjnych melodyjek. Lekko rozbijam ten akord. Wracam do D. I wracam do A. I uderzam A pierwszy raz i schody. Taki malutki, skromny mini turnover. Ja uderzam A i czwarty ten palec jest mi potrzebny teraz, o którym już mówiliśmy. Ja gram w dół tym palcem. Czyli próg ósmy, siódmy, szósty, piąty. To się cały czas dzieje w A rzecz. Ja gram cały czas A. Więc tu jestem na ósmym, tu go przesuwam na siódmym. Już potem dalej schodzę w dół po strunie drugiej, ale używam palec drugi na progu szóstym i potem zdejmuję palec drugi, mam czystą E, prawda, ten pod pierwszym palcem, czyli to jest... W kontekście to zagrajmy, ok? Popatrzmy sobie jeszcze przez chwilę na prawą. Więc słuchajcie, jak widzicie, jestem bez kostki. Używam kciuka i palców, gram palcami. Więc jeżeli jestem w A, ja uderzam zazwyczaj A piątą, szóstą strunę bas. I to jest mój ten czwarty palec, który gra. Więc ja szarpię pierwszym palcem.
do D. Mogę też sobie połączyć palce i tak. Teraz gram. Ja cały czas zwróćcie uwagę, gram bas, sobie pomaga. I tu jest ten moment, słuchajcie, jak ja schodzę tym, ten turnover robię mały. Tu do E dochodzę, ale tu już zmieniam te E dźwięk jest dwa jeszcze, ale akcenty przychodzą już na E7. I od nowa. Słuchajcie, więc trzeba... Może to jest trudne. Możemy również grać... To jest bardzo ograne, wiecie, takie, więc ja wolałem zagrać. Przypominam, tylko czwarty palec do progu ósmego struny drugiej. Ja trzymam A7 cały czas. To mi po prostu jest bardziej oryginalne niż tak. Można i tak, jak przy sycharcerze grać. Ale ja wolałem. Prawda? Słuchajcie, więc ograliśmy troszeczkę bluesów, a na co chciałem zwrócić uwagę, że to bardzo dobrze brzmi harmonia z tymi akordami, prawda, i z tym A7. Jeżeli A7 chcemy mieć w blues B, prawda, więc te E7 moim zdaniem jest bardziej klimatyczne i pasuje do E tych akordów, prawda, i do H. Lepiej zagrać tym. Nie proponuję grać tego, bo to będzie inny klimat troszeczkę. Jeżeli jesteśmy już w A7, w A blues, proponuję grać blues z tą siódemką i z takim A7 i z takim D7. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Pozdrawiam cieplutko. Take care, guys. See you soon. I hope. Bye, bye.